Witam Kościół. Ja byłem wczoraj z tatą w szpitalu w Grodzisku, bo mu się stan pogorszył, bo burza mózgu dostał jakiś czas temu. Bóg uzdrowił, później tata nie potrafi tego zdefiniować, czy nie potrafił swojego uzdrowienia utrzymać. Zaczęło się pogarszać, w ogóle odjęło mu znowu mowę po 2 latach. Ja wcześniej badania oglądałem, było miejsce, bo później mu zniknął, później z nas zaczął znowu się to odnawiać, ja nie potrafię tego zdefiniować. Odebrał mu mowę tam jakieś tam 2 tygodnie temu, wczoraj przestał w ogóle chodzić. Ja go wziąłem do Grodziska, do szpitala Podżargowa, jestem u nas, jest po prostu słaby ten szpital, wolałem go wziąć samemu, zawieźć do Grodziska, do szpitala. Tam trafił do... poszedłem na ten SOR i do pani neurolog, no i ona powiedziała, no co możemy zrobić? No nic nie możemy zrobić, no tylko opieka jakaś lekarska po prostu, no wiadomo był jaki stan był, no co zrobimy, co zrobimy, no nic, tylko opieka i koniec, no i taka ręce, po prostu opadają ręce, no lekarzom, jak na jakieś guzy, jakieś rzeczy, ja mówię, co ja mam zrobić? Mogę uśpić jak psa? Przecież to trzeba się nim opiekować, jakieś leki czy coś, jak on nie potrafi być całkowicie po prostu leczony przez was, to przynajmniej jakaś opieka czy coś, to co ja mam się nim zajmować? Mówię, przecież ja pracuję, wszystko, to co? Przecież leży, przyszedłem wczoraj, to mój tata leżał twarzą, zsikał się na twarzą do ziemi, ja go podnosiłem, ubrałem, umyłem, mówię, co jest? Mówię. Przecież nie można tak człowieka zostawić, no. Oni rozkładają ręce, no co zrobimy? No trudno, no co? To 18 miesięcy ludzie żyją z glejakiem takim w mózgu, a już pana tata przekroczył ten termin już bardzo dużo. Ja mówię, no to co ja mam teraz zrobić? No to opieka jakaś, no przecież tata nie chodzi, co ja zrobię z nim? To jest normalnie umieranie. Oni rozkładają ręce, no nic nie możemy zrobić, nic nie możemy zrobić. Badanie krwi tylko i do domu. No to co? Paranoja. Ja później wyszedłem, czekaliśmy z tatą na to badanie krwi, na wynik badania krwi. Tata na tym wózku inwalidzkim siedział, ja po prostu jeszcze mu Jezusie mówiłem. Mówię, tato, jesteś zdrowy, musisz uwierzyć w to po prostu, że jesteś zdrowy. No. To jest kit jak beret, po prostu, że te symptomy to nie są żadną adekwatne do tego, co lekarze mówią po prostu. Mówię, bierz uzdrowienie swoje, tato, nic się, jestem zdrowy, bierz uzdrowienie, bo cały czas mówiłem i poczułem, taka moc przyszła po prostu i w trakcie, jak ja to mówiłem, jak dziewczyna z tatą przyszła, to skakała na jednej nodze, no bo zwichnęła sobie, czy w kostce coś jej się stało i skakała na jednej nodze. Już miałem wstać i pomóc, żeby się we dwóch po prostu, ale akurat doszła do siedzenia, usiadła. Ja mnie taka złość po prostu na diabła wzięła, mówię, zobaczyłem tą bezsilność takiej konwencjonalnej medycyny, że oni rozkładają ręce, no co, nie, tylko koniec. Koniec i koniec, no. Tylko umrzeć, no. Tak się wkurzyłem, mówię, tak, to ja wam pokażę, mówię. I od razu miałem przekonanie, żeby podejść do tej dziewczyny i żeby została uzdrowiona, mówię. Wszyscy na tej poczekalni się patrzyli, ja podszedłem do tej dziewczyny, mówię, słuchaj, Jezus Chrystus się rozchorował twoją chorobą, nie musisz mieć tej zwichniętej kostki, ja zaraz się pomodlę o ciebie i będziesz uzdrowiona. Mówię, wierzysz w to? Ona, no wierzę. No to ja mówię, tak, okej, dobra. Modlę się o nią, mówię, schyliłem się, mówię, położyłem ręce na tą kostkę i po prostu mówię, no i poruszaj tą nogą. Ona tak wzięła i mówi, tak cisza od razu taka się zrobiła, to jest niemożliwe, wstań, pochodź. Ona wstała, zaczęła chodzić normalnie. Boże kochany, tam to wszyscy to zaczęli brawo bić, normalnie w szoku, ci na portierni to w szoku byli w ogóle, szok normalnie, ja mówię, chwała Ci Jezu, to jest Jezus, On tak ma, On tak jest, mówię, chwała Ci Jezu, mówię, dziękuję Ci, chwała Tobie Jezus, ona zaczęła płakać, ten ojciec jej w szoku był w ogóle, to jest coś wspaniałego, naprawdę nie możemy trzymać tej mocy, którą mamy w sobie, tylko musimy ją uwalniać do ludzi.
Ja przez takie rzeczy po prostu zauważyłem, że nie możemy tego trzymać. To trzeba iść do ludzi i to uwalniać. Nie możemy tego trzymać, bo będziemy przez to później staniemy przed Jezusem, będziemy odpowiadać za to. Jeżeli będziemy trzymać to dla siebie, a niektórych wstyd zatłamsza po prostu. Bo ludzie się boją o Jezusie mówić w pracy czy gdziekolwiek, gdzie są. A to trzeba uwalniać i wszędzie, gdzie jesteśmy, pokazywać, kim jesteśmy, że jesteśmy światłością tego świata i solą tej ziemi. Bo medycyna to tylko rozkłada rączki, a no to koniec, no połóż się i umieraj. Po prostu musimy uwalniać to i iść w świat, po prostu pokazywać moc Bożą. Amen. Chwała Ci, Jezu. Amen. 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 To są tak ważne rzeczy, bo sytuacja, że tata nie przyjmuje pewnych rzeczy, wiecie, diabeł będzie zawsze, będę o tym za chwilę więcej mówił, bo taki, wiem, że tak trzeba dzisiaj o tym mówić, a diabeł zawsze będzie wykorzystywał różnego rodzaju rzeczy, które są wokół, a które są jakąś porażką ku temu, abyś ty nie szedł i nie robił rzeczy, rozumiesz, które masz w swoim duchu. Rozumiesz? Ja jestem zbudowany Rafała postawą, bo ja wiem, wiesz, widać, że tutaj osoba bardzo bliska, tata nie przyjmuje, nie umie tych rzeczy wziąć, rozumiesz, i tak dalej. To się polepsza, to się pokaże, bo ja wiem, jak działa Boża moc. Boża moc wchodzi w człowieka, w pewnym momencie raki znikają, rozumiesz, w ogóle nie ma, potem ludzie przestają trzymać się wiarą, rozumiesz, to wraca i to jest normalne. Rozumiesz? To jest normalne, dlatego Jezus, kiedy uzdrowił kobietę, mówi: idź i więcej nie grzesz, nie błądź więcej, bo to nie chodziło, że nie rób złych rzeczy. Niektórzy to myślą, że on im powiedział: idź i nie rób złych rzeczy. Nie powiedział ci grzechów, ale to jest nie to słowo, to słowo harmateja, znaczy nie błądź. Idź i nie podejmuj błędnych decyzji, żeby coś gorszego ci się nie przydarzyło. A na przykład niewiara to jest błędna decyzja. Rozumiecie, o co chodzi? To wystarczy, można być super dobrym człowiekiem, tak? Ale nie przyjąć czegoś przez wiarę, i niestety umrzeć. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że tak jak Rafał powiedział, to nie można trzymać rzeczy. Mamy je po to, żeby je dawać. Gdyby nie dał, gdyby uległ tej sytuacji, dziewczyna nie zostałaby uzdrowiona, Jezus by nie został uwielbiony. Zauważyliście to? Przeszedł pewną granicę, to była granica bólu. Ja sobie tylko wyobrażam, kiedy on się modli o człowieka, a obok siedzi ojciec na wózku. Rozumiesz? Ja pamiętam, jak my z Agatą jeździliśmy, usługiwaliśmy ludziom, rozumiesz, kładła ręce na kobiety, kobietom znikały raki, a ona miała nowotwór parę miesięcy w piersi, bo też uczyła się, jak wiarą to przyjąć, tak? Rozumiesz? To są rzeczy trudne, tak? Myślałem, że